To jest ósma dziesięć. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku panowie Wąsik i Kamiński trafili za kraty. Byli szefowie MSW skazani za nadużycia władzy w czasie pierwszych rządów PiSu. Po 16 latach rozpoczęli odbywanie dwuletnich kar więzienia. Czy to będą ich ostatnie wyroki? 810. dziesięć. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa i jest ze mną Władysław Frasyniuk, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Dzień dobry, panie Władysławie. Dzień dobry. Panowie Wąsik i Kamiński zostali zatrzymani, ostatecznie trafili do więzienia. Jak pan zapatruje się na tę narrację PiSu i ich samych, że mamy dwóch pierwszych więźniów politycznych po 89 roku? Tak, to nie bywała bezczelność, ale taka bezczelność jest przypisana do tej polityki, którą porabiał PiS? Powiedziałbym tak, że można porównać Kamińskiego i Wąsika do Kiszczaka i Jarzelskiego. I wtedy, kiedy postępował proces za wprowadzeniu stanu wojennego, nikt z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nie odważył się powiedzieć, że na wypadek wyroku skazującego oba panowie zostaną uznani za więźniów politycznych. Mariusz Kamiński i pan Wąsik to są ludzie, którzy niczego nie ukradli, ale zrobili jeszcze gorszą rzecz, mianowicie fabrykowali dokumenty, na podstawie których chcieli zamknąć innych. To są szefowie policji politycznej, która ograniczała wolność i swobodę działania obywateli. To są ludzie, którzy tworzyli dokumenty, na podstawie których albo można szantażować, albo zamykać dowiezień. No to jest najgorszy, nie chcę używać brutalnych słów, ale to jest najgorsze, co się może wydarzyć w, w polityce. Fałszerze dokumentów, na podstawie których człowiek może stracić wolność. I to nie jest przypadek, to chcę wyraźnie powiedzieć, to nie jest przypadek, że Mariusz Kamiński i pan Wolski, którego imienia nie pamiętam, trafili do zakładu karnego kobiecego, dlatego że w normalnym zakładzie karnym nikt nie byłby w stanie im zapewnić bezpieczeństwa, mówiąc krótko i brutalnie, nie przeżyliby tam dłużej niż jednego miesiąca. Bo różnica między więźniem politycznym, a człowiekiem, który skazuje innych na podstawie fałszywych dowodów, jest taka, że więźniowie politycznych są przyjmowani z szacunkiem w polskich zakładach karnych. I to nie tylko dotyczy działaczy Solidarności, ale wszyscy ci, którzy przez ostatnie 8 lat mieli kontakt albo z DOŁKiem, czyli to jest tak zwanym 4 czyli PP aresztem na komendzie, czy też z krótkimi zatrzymaniami w, w, w aresztach. Wszyscy wychodzili i wszyscy informowali, że środowisko więzienne przyjęło ich z szacunkiem, że złodzieje otoczyli ich opieką, bo tam szanuje się tych, którzy mają odwagę wychodzić w obronie innych i żądać przywrócenia państwa prawa żądać szacunku dla wolności osobistej. Kamiński i Wąsik zostali zamknięci w więzieniu kobiecym, w pewnie specjalnie przygotowanych warunkach po to, żeby zapewnić im maksimum bezpieczeństwa, a i tak w tym kobiecym więzieniu powinni mieć oczy szeroko otwarte. Czyli krótko mówiąc, oni zajmowali się niszczeniem ludzi. Tak, to są ludzie, którzy odbierali nam wolność, nie poszerzali naszą wolność, oni nam ograniczali tą wolność, a tym, którzy mieli odwagę protestować, to po prostu fałszowali, stali przy kserokopiarce i fałszowali dokumenty, na podstawie których można było człowieka zamknąć do więzienia, czyli pozbawić wolności. Sukinkoty, powiem tak to najłagodniej jak mogę. Odwołał się pan na początku naszej rozmowy do Jaruzelskiego, do Kiszczaka, czyli do czasów PRL-u. Pan był więźniem politycznym za czasów PRL-u i dzisiaj, słysząc, jak ci politycy skazani za nadużycie władzy, dopisują sobie tę bohaterską historię domniemaną, pan czuje złość, pan czuje śmiech, czy jeszcze coś innego? No, śmiech, pusty śmiech. No tak, to pani, gdybym ja dzisiaj powiedział, że Jarosław Kaczyński to wysoki, przystojny blondyn o niebieskich oczach z szalonym powodzeniem u kobiet, to no to szczerze powiedziawszy postawiłbym w stan zadumy trzy czwarte polskiego społeczeństwa, jeśli nie całość polskiego społeczeństwa. No mówienie o tych wyjątkowych kanaliach w więźniowie politycznym jest obrazem. Na wszystkich współczesnych więźniów politycznych na całym świecie. Ja zresztą życzę Andrzejowi Dudzie, żeby wydał jakiś ukaz na cały świat, że mamy w Polsce pierwszych dwóch więźniów politycznych. Ja jestem przekonany, że rzeczywiście zareaguje Putin, Orban, może Fico, u pozostałych wzbudzi śmierć. Gdyby nie to, że to jest kolejny element kompromitacji polskiego państwa, ale także kompromitacji polskiego społeczeństwa. No proszę zwrócić uwagę. Co się wydarzyło w ostatnich dniach? Otóż Andrzej Duda stworzył najbardziej luksusową melinę w tej części świata. No, naprawdę to trzeba być nieprawdopodobnym, głupim człowiekiem, żeby pałac prezydencki zamienić w melinę. I ten pałac pewnie funkcjonuje w opinii publicznej z głębokim przekonaniem, no, że to jest właśnie najbardziej luksusowa melina, ja uważam, w tej części Europy na pewno. No więc właśnie, bo nawiązuje pan do tego, że we wtorek panowie Kamiński i Wąsik próbowali wprowadzić się do pałacu prezydenckiego pod pretekstem ceremonii zorganizowanej przez prezydenta Dudę dla ich byłych współpracowników. Byliśmy świadkami konferencji prasowej na dziedzińcu, na którą oni wkroczyli jak dwajkowboje, wychodząc z tego pałacu i idąc do mikrofonów i kamer. Co pan czuł, jak pan to oglądał i co pan dzisiaj o tym myśli? Widziałem dwóch śmiesznych facetów, którzy wykazali się odwagą na zamkniętym terenie w otoczeniu ochroniarzy, odizolowani od obywateli. Więzień polityczny to jest ten człowiek, który wychodzi na ulicę z otwartą przybicą i staje naprzeciwko zorganizowanej formacji wojskowej czy policyjnej, która tłumi, która pacyfikuje p, 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 takich ludzi. Oni wybrali najbardziej komfortowe wyjście, to znaczy zapewnili sobie przez swoich kolegów z mafii absolutne bezpieczeństwo. No, powiedziałbym, pozorna odwaga, tak samo jak oni są pozornymi więźniami politycznymi. A fakt, że Przyjął ich prezydent, rozpostarł nad nimi ten parasol ochronny, a przecież już było wiadomo, że to przestępcy i premier Tusk przypomniał wczoraj prezydentowi, że ukrywanie przestępców jest wbrew prawu i za to są surowe kary w kodeksie karnym. Powinien być za to prezydent rozliczony prawnie, czy pan już machnąłby ręką na to? Po pierwsze powiedziałbym tak, po pierwsze mu potraktował to bardzo poważnie, że to. Jak to się mówi, że jak się wprowadzi zwierzę do świątyni, to jest zbezczeszczenie. No to, to szczerze, powiedziawszy mamy do czynienia z czymś takim, że prestiż pałacu został zamieniony na prestiż Meliny. Ja znam takie Meliny, żeby nie było cienia wątpliwości. Jestem człowiekiem ze środowiska robotniczego i wielokrotnie, jak siedziałem w więzieniu, miałem także możliwość, że tak powiem, wchodzenia do takich melin, bo środowiska, z którym siedziałem na dołku czy w areszcie, dzięki mojemu wyjściu także przemycałem. Grypsy, które przekazywałem. No, nigdy bym nie przypuszczał w tamtych czasach, widziałem te myliny, nikt bym nie przypuszczał, że płac prezydencki może się stać myliną, bo to tak w slangu więziennym nazywają się tego typu lokale no, niebywałe. I tu bym powiedział niezwykle istotną rzecz, która powinna być także dobrze, w którą się powinni wsłuchać rządzący. Otóż nie trzeba mieć wiedzy, kompetencji, by zdewastować instytucje państwa. Zwykła głupota ludzka wystarczy, żeby każdą instytucję zniszczyć. Natomiast przestroga dla rządzących, to jest taka, żeby odbudować te instytucje, to potrzebna jest i wiedza, i doświadczenie i umiejętność podejmowania pp decyzji. I to jest niezwykle trudny czas dla polityków w koalicji rządzącej, bo trzeba się wykazać wszystkimi tymi trzema cechami charakteru, bez których nie osiągniemy sukcesu nie przewrócimy demokracji i porządku państwa prawa. Czyli nie machnąłby pan ręką na to, co się wydarzyło i jednak zachęcałby pan do tego, żeby prezydent odpowiedział za jawną pomoc przestępcom? Nie można machać ręką, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Andrzej Duda ma ten honorowy tytuł prezydenta państwa. Mówiąc zupełnie szczerze, każdy obywatel, Jan Kowalski, gdyby się tak zachował... No, weszłoby specjalna grupa, to się chyba nazywa teraz ATK, czyli oddział bojowy, który by wszystkich ich położył na ziemi, włącznie gospodarzem, a gospodarz by, by czekał z nim dzisiejszym włącznie postępowanie sądowe, co z nim dalej zrobić. A czy to zatrzymanie obu panów powstrzyma pana zdaniem PiS przed dalszymi breweriami i przestaną prowadzić politykę w tak awanturniczy sposób jak do tej pory od wyborów, czy raczej ich to rozjuszy i dopiero pokażą nam co potrafią? Nie powstrzyma, to żeby nie było cienia wątpliwości i tu nie chciałbym komentować PiSu, bo mnie to mało interesuje, natomiast to w dużej mierze zależy od polityków koalicji rządzącej. To znaczy politycy muszą zdobyć się na odwagę i podejmować decyzje. Trzeba ograniczać przestrzeń aktywności tym, którzy zdewastują państwo. Mamy nową sytuację, sytuację, w której nigdy nie byliśmy we współczesnej historii państwa. Wtedy, kiedy opozycja przejmowała władzę od komunistycznego, totalitarnego rządu, nikt nie kładł się pod drzwiami telewizji publicznej, a była to świątynia państwa totalitarnego, nikt nie stawał w obronie naszych, czyli komunistycznych sędziów czy prokuratorów. My jesteśmy w sytuacji, w której rząd po raz pierwszy musi odbijać. Media publiczne, prokuraturę, sądownictwo, spółki skarbu państwa. To jest nowa sytuacja i to nie jest sytuacja polityczna, to jest sytuacja mafii, która zawłaszczyła instytucje państwa i się tam okopała. W normalnych krajach wchodzą specjalne oddziały i pacyfikują mafię. My jesteśmy w dużo bardziej skomplikowanej sytuacji, ale chcę powiedzieć, że gra PISM-u polega na tym, żeby podzielić nasz elektorat. Ja już w naszym elektoracie, już słyszę w komentarzach politycznych, a rząd funkcjonuje zaledwie miesiąc, że coś jest nieestetyczne, że coś jest za bardzo brutalne, że może najpierw ustawę. Otóż problem polega na tym, że nie można dać przestępcom czasu, bo ten czas pozwala im na to, żeby się dozbroić, jakby zwiększyć swój stan posiadania, zwiększyć swoje siły na reagowanie wobec tego, co hmm, robi państwo prawa. Dlatego powiem, że błędem było to, że marszałek wpuścił po decyzji sądu, czyli stworzył przestrzeń do dyskusji, czy wygasa mandat tych dwóch przestępców. Otóż marszałek był tu tylko i wyłącznie narzędziem. To sąd podejmuje decyzję i marszałek wygasza mandaty i jakby stosownie do przepisów Proponuje, żeby te miejsca obsadzili kolejni ludzie na liście wyborczej PiSu. Zawahanie się marszałka stworzyło poczucie siły i przestrzeń na tą rozróbę, którą żeśmy obserwowali. I teraz powiedziałbym tak: marszałek, żeby go usprawiedliwić, podobnie jak ja, pewnie nie wierzył w sprawczość państwa. Obaj zaczynamy wierzyć. Że państwo staje się znowu sprawcze, że państwo jest zdolne do podejmowania decyzji. I wydaje mi się, że ten brak wiary w sprawczość państwa spowodował także to, że marszałek odwołał sesję Sejmu. A to jest słabość. Dla świata przestępczego, dla tej mafii, jakby lęk w postaci odwołania posiedzenia Sejmu jest traktowany zawsze jako słabość. Usprawiedliwiam marszałka, staje w jego broni, bo też nie wierzyłem. Że państwo zdolne jest do podejmowania decyzji. Szczerze powiedziawszy, nie lubię służb mundurowych. Za dużo doświadczyłem i pewnie umrę już z takim przekonaniem, że pies jest psem, a gad jest gadem. Ale muszę powiedzieć, że z dużym szacunkiem obserwowałem taką odwagę cywilną policjantów, którzy wkroczyli do pałacu. Muszę powiedzieć, że to mnie zaskoczyło i z uznania. I dla ministra, który pewnie musiał taką decyzję polityczną podjąć, i dla oficerów, którzy no mieli odwagę i wykonali rzecz niezwykle trudną i ryzykowną z ich punktu widzenia, bo nigdy nie wiadomo, czy ci źli politycy kiedyś nie wrócą do władzy, a oni wykazali się, udowodnili wielokrotnie, że są bardzo mściwi i bardzo pamiętni. Panowie Kamiński i Wąsik, jeszcze zanim zostali zatrzymani, zapowiadali, że zamierzają pojawić się w Sejmie, kiedy jeszcze to posiedzenie było planowane na ten tydzień. Mimo, że utracili mandaty poselskie, zamierzali brać udział w pracach Sejmu. No i właśnie, tak jak pan wspomniał, marszałek w uzgodnieniu z koalicją, jak się domyślamy, podjął decyzję o przesunięciu tego rozpoczęcia Izby. Pan uważa, że to nie było słuszne, że jednak mogło dojść do jakiejś awantury? No i co z tego? No i z powodu tego, że ktoś się awanturuje, wycofujemy się? Na czym zależy pisowi? No to, żeby nasz lektorat zaczął mówić, a, kolejna awantura, kurde, no ta ja się wycofuję. No to jest tak, jak awantura u sąsiadów. No początku przejmujemy się, interweniujemy, a, a później, że tak powiem, odwracamy się plecami przestajemy reagować. No to jest ucieczkowe. No, mafia to traktuje jako słabość. No, mówiąc krótko, wsadza nogę w, w te drzwi i powoduje nową w, 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 awanturę. No trzeba reagować. No przypomnę, pe, 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 szanowni państwo, no przypomnę to, co się działo w Sejmie, kiedy wpadł idiota z gaśnicą, z przygotowaną prowokacją. Nikt nie zareagował. Rączki były zajęte, żeby nagrać. Fajny, fajny filmik, który puścimy na własnym portalu. Jedna kobieta, jedna kobieta miała odwagę, żeby typ stanąć naprzeciwko tego chama i próbować przemówić mu pe, pe, do rozumu. No to jest słabość. Przypomnę, że ten idiota nie pierwszy raz Wchodzi i demoluje jedno czy drugie spotkanie, i jest, ma poczucie bezkarności. No od tego jest marszałek, i od tego jest straż marszałkowska, od tego jest policja i inne służby, na które my, obywatele, łożymy, żeby agresora spacyfikować. Mówiąc zupełnie szczerze, to jest taki czas, w którym trzeba podejmować decyzje i nie oglądać się na to, że coś jest estetyczne, nieestetyczne. Mówiąc zupełnie szczerze, to jest tak jak szarpnięcie na ulicy. Jak trafisz celnie i goście przewróci, to ludzie wiedzą, że interweniowałeś. Jak się szarpiesz, to po minucie nie wiadomo, kto ma peperację i nie możesz liczyć na e pomoc. I tu jest taki moment. No, nie ma estetyki. Trzeba mieć odwagę i podejmować decyzję, pacyfikować. Pokazanie siły zdemobilizuje tych gości, którzy są słabymi gościami. Oni są odważni przed kamerami, odważni na zamkniętym terenie. Natomiast no, naprawdę, no to nie są ludzie, którzy zaryzykują. Niezależnie od tego, że może się pokazać, pojawić kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Warszawie, to chcę przypomnieć, że na to spotkanie przyjadą członkowie mafii, którzy mają profity z tego. Mówiąc zupełnie szczerze, to nie ma cienia wątpliwości, że w autobusach i w pociągach dają się ludzie, którzy dostali etaty od tej władzy i wiedzą, że jak nie spełnią oczekiwań i się nie pojawią na tych ulicach, to już nigdy, nigdy nie dostaną żadnej szansy na lepsze swoje życie, czyli mówiąc krótko, na dostęp do kasy. I nawet jak się tam pojawi kilkadziesiąt tysięcy ludzi, myślę, że to może być dwadzieścia, trzydzieści tysięcy, jak ich skutecznie zastraszą, to przyjedzie, to na nie należy się tego obawiać. Znaczy każda mafia i każdy mafiozo kończy w więzieniu żeby nie było ciężarów. Tylko musi być determinacja i musi być ten błysk wokół premiera, ministra spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości. Nie zawahamy się. Państwo będzie skutecznie i będzie egzekwowało prawo. A nie sądzi pan, że to wsadzenie Wąsika i Kamińskiego do więzienia będzie jednak taką przestrogą dla pozostałych polityków PiSu, że to się dzieje naprawdę, że to rozliczenie idzie do przodu i że teraz już nie będzie trwało 16 lat, tylko nastąpi znacznie wcześniej? Ja pani obawiam się, że pani bardzo szybko zostaną wypuszczeni z tego więzienia, że pan Andrzej Duda czym prędzej pospieszy z pomocą. Czy nie myśli pan, że prezydent Duda zdecyduje się ich teraz ułaskawić? No musi. Pani, ja siedziałam w więzieniu i oni co prawda mają komfortowe warunki jak na więzienie, ale kara izolacji jest straszną karą. Gdyby trafili do więzienia na Białowęce, to pewnie nie zmrużyliby oka przez całą noc, bo ilość wyzwisk, które by leciało przez te kraty, byłaby zdecydowanie bardziej brutalna i bardziej donośna niż wszystkie nasze okrzyki na demonstracjach. Od tego niechcianego słowa nawód, czy, czy przez tą formułę, w której przestajemy graficznie pokazywać osiem gwiazdek, tylko krzyczymy. No, oni mają pozorny komfort, ale wydaje mi się, że muszą popracować przez tydzień jako więźniowie polityczni w ciepladnianych warunkach. Pewnie władza ze względu na, też na swoje własne bezpieczeństwo stanęła na głowie, żeby tym panom się nie, nic nie stało. Pewnie był duży casting, kogo wsadzić do ich celi, bo nie mogą siedzieć. W, w pojedynkę, żeby zapewnić im bezpieczeństwo i żeby ten współwięzień, czyli współpracownik, pracownik administracji więziennej donosił o trudnej sytuacji psychicznej, że można było na czas zareagować, gdyby nie wytrzymali tej presji. I wyjdą po tygodniu w świetle Lupiterów, że są więźniami politycznymi. I zaręczam, że następna awantura będzie awanturą pod tytułem Przywróćcie nas na nasze fotele parlamentarne, bo właśnie zostaliśmy ułaskawieni. Więc mówiąc uczciwie, jak słusznie powiedział Tusk, nikt nie powiedział, że będzie łatwo i ja się na to nie obrażam. Należy podejmować decyzję. Należy podejmować decyzję. Na mówiąc krótko, konsekwencja PP i zamykanie przestrzeni na tą dewastację PP państwa jest najlepszą obroną. Oni muszą się zacząć po prostu bać tych konsekwencji. Jeżeli nie Kamiński, to będzie następny, który tam trafi. Ja bardzo liczę, że następnym więźniem. No będzie właśnie ten Brown, który bardzo szkodzi polskiemu państwu i polskiemu społeczeństwu. Trochę wyprzedził pan moje pytanie, bo chciałam właśnie zapytać też o to, gdyby pan mógł troszkę szerzej nam opowiedzieć, jaka tam atmosfera za tymi kratami, za tym więziennym płotem może wokół nich panować. No jest to więzienie kobiece na razie, bo być może zostaną. Przewiezieni gdzieś indziej. Być może nie zdążą zostać przewiezieni, jeśli prezydent ich ułaskawi. No ale ten pierwszy, drugi, trzeci, piąty dzień, co tam się może wokół nich dziać i, i jak to może wyglądać? To jest więzienie kobiece moim zdaniem, jak się kobiety zorientują, jak elitarni goście zawitali pod cele. To też posypią się bezwiska i za każdym razem, jak się pojawiam na spacerniaku, to ilość brutalnych słów, które zostanie wyrzucona przez lipa, czyli więzienne okna, będzie nieprawdopodobna. I to jest, powiedziałbym, taka presja, której trudno wytrzymać. Przypomnę znanego boksera, który zaczął rozmawiać ze śledczymi i przewieziono go na białękę. Nie wytrzymał tej presji. I popełnił samobójstwo, choć nie mam cię na wątpliwości, że tam ktoś jeszcze w tym skutecznie mu po, pomagał. Więzienie jest strasznym my, 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 miejscem i tam są bardzo jasno określone z, z zasady. Ktoś taki jak kamieńczyk czy wąsik, jak przekracza próg więzienia, trafia do wora. Mówiąc po polsku, to oznacza, że w hierarchii więziennej jest najniższą kategorią. To znaczy, że on jest pozbawiony wszelkich praw obywatelskich. Mówiąc zupełnie wprost, jakby klawisze nie dopilnowali bezpieczeństwa i zostaliby sam na sam właźni albo na kartazu, wydziargaliby im osiem kropek na czole, żeby nikt nie miał cienia wątpliwości, że to są te palanty, którymi można bezkarnie pomiatać. Oni by byli, że tak powiem, w takiej samej kategorii, jak gwałciciele dzieci. I to tych najmniejszych dzieci. Zero litości. No, brutalność do potęgi entej wobec takich gości. I tym się różni. By, by różni charakter takich gości od więźniów politycznych, bo raz jeszcze, raz jeszcze powtarzam, jak nas zamykano, to zostaliśmy otoczeni szacunkiem i opieką. Mówiąc językiem obrazowym, siadaliśmy przy stole. Frajer przy stole nie mógł siąść, a ktoś taki jak Kamiński siadał na bardaszek, czyli na kiblu, gdzie spożywał posiłek. I specjalnie pytałem różnych moich kolegów, którzy trafili na dołek albo na parodniowy areszt. Teraz, w trakcie tych ostatnich ośmiu lat, i wszyscy oni potwierdzili, że dokładnie powtórzył się ten sam scenariusz. Szacunek dla tych, którzy mają odwagę wyjść na ulicę, bezinteresownie, wyjść na ulicę i stanąć w obronie państwa, prawa i wolności. A jeszcze to więzienie kobiece może brzmieć tak łagodnie, ale akurat kobietom, pałkarze wysyłani przez tych dwóch panów, no, yy, zaszli za skórę w ostatnich latach. Wszyscy, którzy siedzą w więzieniu, mają świadomość, że siedzą przez tą. Władze PP i to niezależnie PP, to za, każda władza ma, że tak powiem, w plecy, jak to się mówi, z, z tego powodu, że PP zamyka ludzi, ale to jest wyjątkowa władza. Myślę, że gdyby jeszcze do tej dwójki dołączył pan ZZ, jak mówią w więzieniu PP, na ministra sprawiedliwości, to mielibyśmy komplet najbardziej nielubianych ludzi, pewnie przez znaczącą większość społeczeństwa. Ja nie mam cienia wątpliwości, nie mam cienia wątpliwości, że w momencie, kiedy w tym kobiecym więzieniu rozejdzie się, to presja kobiet Determinacja kobiet jest, powiedziałbym, nie mniejsza niż facetów. Doświadczyłem tego w areszcie śledczym w Gdańsku. Izolowano więźniów, z oddział SB nad dwoma pawilonami, czyli dwoma piętrami aresztu śledczego kobiet. Naprawdę. Jak nawiązałem z nimi współpracę, ich determinacja, kiedy była no, na zupełnie innym poziomie niż facetów, to żeby nie było cienia wątpliwości. W tym sensie tak po ludzku im będzie ciężko. Nie wierzę, żeby ich przewieźli do innego więzienia, bo oni muszą być w superbezpiecznym dla siebie otoczeniu, no bo naprawdę administracja więzienia nie jest w stanie zapewnić im w normalnym więzieniu, nie da gwarancji bezpieczeństwa, że goście przeżyją. Co prawda w każdym więzieniu są takie oddziały, w których można wizolować tych albo szczególnie niebezpiecznych, albo tym, których może spotkać przykrość ze strony świata przestępczego. Każdym są takie cele, ale myślę, że oni są tak specyficznymi więźniami, że to musi być no, najbardziej powiedziałbym, elitarne, najbardziej bezpieczne z bezpiecznych więźniów. Nie wyobrażam sobie Kamickiego i Wąsika, na przykład w Warszawie, mimo że tam jest pawilon izolacyjno-represyjny, który jest na uboczu, że tak powiem, głównego bloku więziennego. To zaręczam, siedziałem tam wszędzie, docierają nie tylko informacje, ale tam także dosięgać się ręka, jak zapada decyzja, że gościa trzeba wrzucić do wora, to ta więzienna sprawiedliwość dotrze w najbardziej izolowane miejsce. To tak, jeszcze na koniec, coś by pan im poradził na ten czas, który będą spędzać za kratami wobec tego? Nic im nie będę doradzał, doradzałbym polskiemu rządowi, żeby wyciągnął wnioski z skutecznego działania, dzięki któremu społeczeństwo odzyskało nadzieję, że państwo działa a przypomnę, że są jeszcze takie obszary, w które państwo odwraca się plecami i nie widzi, udaje, że nie widzi. Cała granica wschodnia jest granicą wstydu i to i nie tylko ta część granicy, gdzie mamy do czynienia z przejściem granicznym z Białorusią, ale także wstydem dla Polski i Polaków. Jest to, że Rosjanie polskimi rękoma wprowadzili trzeci front i zablokowali drogi. I to mówię to jako przewoźnik, czyli jako transportowiec. Tam nie ma firm transportowych. Firmy transportowe stoją tygodniami w upokarzających warunkach. Ci kierowcy są traktowani jak niewolnicy. To jest upokarzające. To jest gorsza kara, niż spotykałaby Wąsika. W tych mrozach siedzą w tych kabinach, blaszanych kabinach, gdzie jest, no zimno, gdzie sikają pod naczepę. Tam są transportowcy. Ci, którzy blokują, to warto by było, żeby dziennikarze sprawdzili, jakie to są firmy, albo jakie to są stowarzyszenia transportowe. No wyraźnie widać, że tam jest tylko i wyłącznie partykularny interes. Jedni mają polityczni, a drudzy mają partykularny interes, jak ci chłopi, którzy właśnie po dodatkową kasę, na którą się składamy za odblokowanie granicy. Powiedziałbym, granica wschodnia jest granicą wstydu i warto, żeby rząd w tej sprawie zachował się tak zdecydowanie, jak zachował się w sprawie Wąsika i Kamińskiego. I, I życzę ministrom, żeby wykazali się i wiedzą, i doświadczeniem, i umiejętnością podejmowania decyzji. Decyzji. I stawiamy tutaj kropkę bardzo stanowczą. Władysław Frasyniuk był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj, proszę państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień, o 8.10. Ja dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.